Miał więc już jasiek na koncie ósem niskiego metru kartofli, dziesięć kilogramów mąki, trochę kaszy i innych produktów, o które wcale teraz nie było łatwo, nawet za pieniądze. Każdego dnia otrzymywał też od gospodyni litry mleka, czasem kubek śmietany albo pajdę chleba ze świeżutkim masłem. Była to znaczna ulga dla ojca, który całe życie ciężko pracował, ale wciąż prząduł bardzo cienko. Teraz w wolnej chwili przyszedł Jasiak odwiedzić dzitka. Przed paroma dniami mały skaleczył nogę na szkle, tak że nawet do szkoły nie chodził. Wylegiwał się w łóżku z książką, kuśtykał z kąta w kąt lub przez okno wołał kolegów, by przyszli go odwiedzić. W czym rada spytał Jasiak małego i milkę, żywo o czymś rozprawiających. Mówimy o rosyjskich jeńcach, odpowiedziała dziewczynka. Przyjmując z jego rąk dzbanek pełen czarnych jagód, byłeś w lesie? Z gospodarzem po drzewo. Przed chwilą wróciliśmy, więc przyniosłem chorej mu. Gdzież on tam chory? Robi mi przez cały czas wyrzuty, że tam, na placu z sianem, nie pomogliśmy temu jeńcowi i jego kolegom. Chłopie, nic byśmy nie wskurali, zwrócił się Jasiek do kolegi. Pewnie że im jest najgorzej, umierają z głodu i wyczerpania. Mówią ludzie, że już niewielu pozostało w obozie na Okrzei. Ale jak im pomóc? Sami wiecie, że Niemcy strzelają do ludzi za podanie kawałka chleba, za zbliżenie się do drutów. Biją, gdy kto patrzy w tamtą stronę. Ale my mimo wszystko powinniśmy byli pomóc tamtemu jeńcowi. On poradził Jendrukowi. Jak uratować mięcznika, zaprotestował gorąco Dzidek. Przecież Wam szybkim mówił, że on nie potrzebował żadnej pomocy. Miał dobrą kryjówkę i czekał na zapadnięcie zmroku, by uciec z placu. Ale dla jego kolegów można coś zrobić? Myślę, że my nie damy rady. Jeśli sami sobie nie poradzą, w niczym im nie pomożemy. Codziennie teraz uciekają. Słyszeliście, że i generał rosyjski uciekł? Nie, opowiedz. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale mogę opowiedzieć. Więc ten generał rozebrał się do naga i położył między umarłymi jeńcami. Rano załadowali go na furmankę razem z ciałami tamtych i wywieźli na cmentarz, gdzie zakopali we wspólnym grobie. Generał przeczekał do zmroku, wydostał się spod ziemi i uciekł do lasu. Całe miasto o tym mówi. Milczeli wstrząśnięci do głębi. Dobrze znali wynędzniałe postacie, latem i zimą odziane jednakowo w szare szynele do kostek, w czapkach, uszankach lub furażerkach, często bez butów, z nogami owiniętymi szmatami. Pamiętali zatłoczony do granic wytrzymałości obóz przy ulicy Okrzei, gdzie jeńcy dniami i nocami leżeli lub stali pod gołym niebem, ponieważ nie dla wszystkich wystarczyło miejsca pod dachami baraków bez ścian, wspartych jedynie na słupach. A ile razy mijali na ulicach grupki jeńców prowadzonych do pracy pod bagnetem, wzrokiem tylko błagali o kawałek chleba, nie bacząc na ciosy kolb, Schylali się po nie do pałek papierosa, po garść trawy lub upuszczony przez przechodniów kęs czegoś do jedzenia. Uciekali Rosjanie z piekła ani woli. Coraz częściej mówiło się w Zamościu o powstawaniu w lasach oddziałów partyzanckich złożonych z uciekinierów, o napadach na Niemców. Zanim jeszcze śmierć przerzedziła obóz przy Okrzei, miasto huczało ukrywaną skrzętnie radością na wiadomość o zbiorowej ucieczce jeńców. Wykonali długi podkop do piwnicy domu po przeciwnej stronie ulicy I tędy wydostali się na wolność Jedni mówili, że zbiegło dwudziestu Inni, że pięćdziesięciu Potem liczba ta urosła do ponad stu Obecnie obóz pustoszał Nowieńcy nie przybywali na spotkanie śmierci Nawet dzieci wiedziały, dlaczego tak się działo Ofensywa niemiecka została powstrzymana Zaczynały się planowe odwroty Skracanie linii frontu. Razem z dorosłymi cieszyły się, że nareszcie znalazł się ktoś, kto zaczyna trzepać portkich Hitlerowi. Zamyślenie całej trójki przerwała milka. Spuściła oczy i przyciszyła głos, jakby z góry chciała prosić o wyrozumiałość. Chłopcy, nie mówiłam wam o tym, ale skoro rozmawiamy o poważnych sprawach, ja też mam poważne zmartwienie. Romek Modrak jeszcze go bronisz, przerwał jej dzidek. Bronisz, mimo że chodzi w niemieckim mundurze, napada na nas razem z bandą długiego Hansa. Milka. Jasiek machnął ręką z najwyższą niechęcią. Milka spodziewała się, że nie zechcą słuchać o Romku, bo przecież tak niewiele o nim wiedzieli. Nie interesowało ich to, co ona wiedziała, że długo opierał się rodzicom, że prawie płakał. Opowiadając o Hansie i niemieckiej szkole. Ale też nie domyślali się nawet jego uczestnictwa w napadzie na pana centa. A ona nie mogła pozostawić Romka samego na pastwę Niemcom. Wciąż w niego wierzyła, nie mogła nawet pogodzić się z określeniem, dawny kolega. Chłopcy, prosiła niezrażona, chodźmy razem do Romka. Spróbujmy mu wytłumaczyć, że nie jest Niemcem i że nigdy Niem się nie stanie. Ja wiem, że on nie jest złym chłopcem, wiem, że mu bardzo ciężko. Możemy mu jeszcze pomóc, uratować go, jeśli w porę wyciągniemy dłoń. Nie podam ręki Hitleroszczakowi, zaprotestował dzidek. Milka, to naprawdę niemożliwe, wtrącił rzeczowo Jasiek. Ale dziewczynka nie chciała ustąpić. Wstała z krzesła i zbliżywszy się do nich, powiedziała. Chłopcy, trzeba spróbować jeszcze raz, koniecznie. Przecież to nasz kolega, przypomnijcie sobie, że zawsze był nieśmiały i skryty. Skąd wiecie, że szczególnie teraz nie potrzebuje ludzkiej życzliwości? Spróbujmy, ostatni raz, prosiła ze łzami w oczach. Ja, ja sama pójdę do niego, porozmawiam. Może uda mi się przyprowadzić go tutaj. Zgódźcie się, chłopcy. Jasiek przypatrywał się jej bacznie i zdawało mu się, że zaczyną co nieco pojmować. Dobrze, idź, powiedział, sam nie wiedząc kiedy i dlaczego, ale musisz dać słowo, że to ostatnia próba. Daję, szepnęła, wcale nie okazując radości. Nie rozumiejący nic z tego Dzidek zabrał się do pałaszowania czarnych jagód. Milkę miał od dawna zabawy i chociaż nie jednemu chłopakowi dotrzymałaby placu, to miewała babskie zagrania. Ale Jasiek, Co się stało Jaśkowi, że pozwala na kąszachty z Hitleroszczakiem? To pewnie z przepracowania stwierdził w myśli, połykając całą garść soczystych czernic. W tej chwili huknęły drzwi i do pokoju wpadł szybki Ty, dzidek! Niech skocze. Mogę ci wyświadczyć przysługę, zawołał. Jaką? Bo widzisz, kogut jest zajęty tłumaczeniem takiej jednej rzeczy dla mnie, więc ja mogę za niego przegonić jasa po łące. A areszt, śmiał się jasiek. Co na to powie wujek Hipolit? Coś ty, pies nie jest aresztowany, nie może cierpieć za nasze grzechy. Wczoraj tato pozwolił iść z nim kogutowi. To dziś mnie nie zabroni. Nie porównuj siebie z kogutem. Kto uwierzy, że pędzisz tak sobie, bez żadnego powodu? Coś ty, Jasiek, jak boga noga, chcę tylko dobrze dla asa. A pięty cię nie swędzą? No pewnie, przy okazji same poganiam. Ale tu chodzi o asa. Zobaczysz, Dzidek, pies będzie miał niedługo nowego pana, koguta. Albo jeszcze gorzej, knip Pidoldiego. Obydwaj fajni, ale ja bym tam nie pozwolił im tak psa przygadywać. Oj, Jędrek, kręcisz, braciszku, zaniepokoiła się Milka, ale on wcale na to nie zważał. Decyduj się, dzidek. Dajesz psa czy nie? Weź go sobie, tylko odprowadź żywego. Coś ty, dzidek, za kogo ty mnie masz? Podłoga zadymiła pod piętami szybkiego, a drzwi znowu strzeliły o futrynę. Mam przeczucie, że Jędrek znowu nawarzy piwa, śmiał się dzidek. Nic mu nie będzie, powiedział Jasiek. Taki zawsze spadnie na cztery łapy jak kot. Wcale tego nie jestem pewna, zgłaszała uzasadnione wątpliwości siostra największego w podwórku ananasa. Po przejrzeniu niebieskiej księgi od pierwszej po ostatnią stronicę, szybki Jędrek popadł w stan kompletnego odurzenia. To był niepokonany owęsem i aż głaskał się po łepetynie, by sprawdzić, czy jego fryzura jest przystrzyżona na krótkiego jarzyka. To znowu przeistaczał się w wskośnookiego Japończyka tajme, który pierwszy na świecie pokonał w trójskoku granicę 16 metrów. Po chwili był innym Japończykiem. O nazwisku trudnym do zapamiętania. Pozostawił daleko w tyle wszystkich maratończyków, a sam po przebiegnięciu 42 kilometrów trzymał się całkiem po japońsku, jako tako. W marzeniach wygrywał szybki wszystkie biegi olimpijskie, skoki, a gdy i tego mu nie wystarczało, brał się za dysk, kulę, oszczepi kulę na sznurku, którą nie wiadomo czemu nazywano młotem. Zachłanny na olimpijskie laury triumfował na basenach. Wiódł Prym na strzelnicy, gromadził medale olimpijskie na hipodromie. Na koniec odmówił podania dłoni Hitlerowi, który pchał się do niego z gratulacjami. I wtedy poczuł szybki nieodpartą potrzebę czynu, czyli, jak mawiał jego tata, swędzenie pięt. Natychmiast zrodził się pomysł przegonienia nie tyle asa, ile siebie przy jego pomocy. Korzystając z okazji. Postanowił zajrzeć na stadion, lecz przysięgał sobie uroczyście, że jedynie przez dziurkę w płocie i na maleńką chwilkę. Rozumiał doskonale, że stadionem, jak wszystkim w mieście, władali Niemcy. Rzecz oczywista: przepędzali każdego intruza. A że obecnie razem z psem znaleźli się na stadionie, to wcale nie jego szybkiego wina. Ścigali się sasem w najlepsze wzdłuż rzeczki. A on szczerze zatykał sobie uszy, byle nie słyszeć okrzyków dobiegających z boiska. Kiedy jednak po raz nie wiadomo który podniosła się wrzawa, która nie mogła być niczym innym jak podziękowaniem za bramkę lub ładne zagranie, nogi same poniosły szybkiego. Przy wejściu na stadion stało jakichś dwóch w mundurach, więc zaczadziały zupełnie ukłonił się im grzecznie. Spojrzeli na nie przelotnie, cmknęli na psa, widać przypadł im do gustu i bez żadnego gadania przepuścili za ogrodzenie sposzarzałych ze starości desek. Miał Jędrek szczęście, choć drżały mu łydki na samą myśl o tym, co powiedziałby tata, gdyby się tak dowiedział, gdzie go licho przyniosło. Zdążył zobaczyć bramkę strzeloną przez środkowego napastnika czerwonych koszul oraz fantastyczną obronę rzutu karnego w wykonaniu bramkarza niebieskich majtek. Schucznych oklasków. Zdumiał się przy okazji, skąd tylu szwabów w Zamościu, domyślił się wysokiego zwycięstwa czerwonych. W tej chwili, po ostatnim mgwistku sędziego, schodzili właśnie z boiska, a widownia opuszczała stadion, szprechając z zadowoleniem. Jędrek przycupnął za trawiastym nasypem i pożerał wzrokiem każdy szczegół boiska. Najbardziej interesowały go bramki, wielkości wrót od stodoły. Nie sztuka trafić do takiej, myślał z przekorą. I ciekawe, ile prawdy w tych gadkach, że siatka pęka od bombowego strzału. Wyraźnie widział, że siatka jest druciana. Chyba niemożliwe, nabrał mnie henie krzeląg, a płyta boiska równa niczym stół, bez jednego kretowiska, bez wertepów, których pełno na ich łączce. Ale od bramki do bramki okropnie daleko trzeba mieć dopiero parę. Żeby tak gonić tam i z powrotem dziewięćdziesiąt minut. Dookoła boiska bieżnia, czarna, prawie smolista, pocięta na tory równiutkimi pasmami kredy. Ach, jakby sobie pobiegał po czymś takim. Właśnie robi się ruch po przeciwnej stronie, przy starcie do stu metrówki. Orany, jak na Olimpiadzie, klękają w dołkach. Starter unosi pistolet. Biegacze podrywają się w momencie, gdy ukazuje się biały dymek, w ułamku sekundy goniony odgłosem strzału. Biegną jak błyskawice, tłukąc nogami ożwir, który pryska na wszystkie strony. Wyrzut piersi na taśmę, meta, hamowanie pędu, głębokie skłony, wdechy i wydechy ciężko pracujących piersi. Orany, rany, Jędrek. Szwaby na naszym stadionie, a ja bym chciał pobiegać i nie mogę. Zaraz jednak zastanawia się, dlaczego niby nie może. Przecież ci, którzy biegają, to też prawie jeszcze chłopcy, może o rok starsi od niego. Zdejmie koszulę, to pomyślą, że też jest sportowcem. Raz kozie śmierć. Decyduje się nieodwołalnie. As, waruj. Pilnuj koszuli, piesku. Pan szybki zaraz wróci, tylko pokażesz fabom, co potrafi na bieżni. Waruj, powtarza jeszcze raz, choć po zachowaniu psa widać dobrą szkołę Waldemara Knip-Pidoldiego. Wyciągnął się jak długi, łapy oparł na koszuli i tylko ślepiami łypie. Nie zwróciwszy na siebie niczyjej uwagi, dobrnął Jędrek do startu stumetrówki i jak gdyby nigdy nic wmieszał się w grupę szwargocących Niemców zajętych każdy sobą i komentujących wyniki dotychczasowych biegów. Zrobiło mu się trochę nieswojo na widok mundurów Hitlerjugend, starannie ułożonych w kostki, wyrównanych w dwu szeregu pod sznurek. Ale szybko o tym zapomniał, ponieważ następni biegacze podchodzili do linii startu, dreptali w miejscu, czekając na szóstego do kompletu. Zaczęli się denerwować, rozglądać na wszystkie strony i wołać. Hubert, wini, hubert, wini, wini. Ten jednak długo nie nadchodził, więc dali spokój poszukiwaniom i uklękli w dołkach na komendę startera. Unieśli się, znieruchomieli, nie mając najmniejszego pojęcia, że wolny szósty to zajął chłopaczyna w wypłowiałych spodenkach i nawet bez koszulki gimnastycznej. Pod szybkim drżą jeszcze łydki, gdy pada strzał. Podrywa go do biegu niczym smagnięcie bicza, ale wie już, że tamci wyskoczyli wcześniej i teraz goni ich bezskutecznie. Zacina wargi, pochyla się, wytęża wszystkie siły, ale to pomaga tyle co umarłemu kadzidło. Już meta i szybki kątem oka widzi, że za nim jest tylko jeden spóźniony biegacz. Wlali mu, ale spróbuje jeszcze raz, postanawia i biegnie dalej, aby nie wpaść w oko tym, którzy kręcą się przy mecie, zapisują nazwiska zawodników, ustalają miejsca i osiągnięte czasy. Zostałem na starcie, rozgrzesza się z porażki. Następnym razem będę wiedział, że po słowie Achtung nastąpi strzał. Zajęty sobą nie dostrzega, że na mecie wszczyna się jakiś podejrzany rozgardiarz i że rej wodzi długi Hans, tyle że bez munduru w stroju sportowym. Przywołuje do siebie kilku innych Niemców, szepce im coś do ucha, a sam usuwa się na bok, przysiada, aby nie górować nad innymi. Szybki jest już ponownie na starcie i stwierdza rozczarowany, że będzie miał za przeciwników zaledwie czterech biegaczy. Sami słabeusze, mikrusy, resztki, ogląda ich z pogardą. Huk strzału wyrzuca go jak z katapulty, a chyże nogi niosą z szybkością wiatru. Już nie czuje obok siebie nikogo. Zapomina, że biegnie z patałachami. Cieszy się przewagą, bo zgubił nawet ich gorączkowy oddechły. Już widać taśmę. Jeszcze parę susów, kratownica. Wyrzuca piersi i. Piekący ból na szyi. Utrata równowagi. Ciężki upadek na ziemię. Taśma, taśma ścięła mnie z nóg. Nie puścili, dranie. Zdążył tylko pomyśleć, czując. Żegniotą go czyjeś kolana, silne ręce podrywają na nogi, prowadzą oszołomionego tempem wydarzeń, stawiają przed rozgniewanym obliczem dorosłego niemca. Ten o nic nie pytając, wymierza mu siarczysty policzek, po którym Jędrek znowu pada na ziemię. Bolesne kopniaki szczeniaków podnoszą go na nogi. Ten dorosły ponownie się zamierza, ale w mgnieniu oka odskakuje do tyłu. Orany, as, ale w porę, raduje się szybki i korzystając z powstałego zamętu, bierze nogi za pas. Słyszy za sobą złe warczenie asa i nagły skowyt, po którym zaraz pies zbliża się do niego. Goni ich churalny śmiech Niemców i cała seria strzałów w powietrze z pistoletu startera. Dopiero hen, daleko, na łąkach, chłopiec i pies zwalniają biegu. Jędrek stwierdza z przerażeniem, że na stadionie pozostała jego koszula, a z boku łasa sączy się krew, barwiąc czerwienią szarobrązową sierść. O rany, skaleczyli pieska, co powie dzidek. Dobre, kochane psisko, pomogło panu. Pan szybki opatrzy ranę. Zobaczysz, Asik, wszystko będzie dobrze. Tylko ze mną gorzej, nie mam koszuli. Hans Teufel cieszył się w duchu, że ten cholerny kundel, który kiedyś pokrzyżował muszyki, teraz rozharatał spodnie Herungehauera. Wychowawca wyglądał bardzo śmiesznie, a cały wypadek z pewnością nie przysporzył mu w klasie autorytetu, o który nie od dziś Hans z nim współzawodniczył. Z obłudnym uśmieszkiem podchodzi do nauczyciela. Herungehauer, moi chłopcy załatwią rachunek z tym polskim szczeniakiem. Został już należycie ukarany, przerwał mu nauczyciel. Nie ma żadnego rachunku, Hans, dodał z naciskiem. Proszę doprowadzić do końca zawody, a potem zająć się nauką. Jawol, Hans Teufel stuknął obcasami na znak posłuszeństwa, ale wyraz jego twarzy mówił zupełnie co innego. Kiedy tylko Herr Rungeauer zajął się swoimi sprawami, Hans przywołał Kurta. Masz zawiadomić naszą siódemkę spod znaku czarnej flagi, że wkrótce po ogłoszeniu wyników zawodów zbieramy się koło basenu. Mają się stawić wszyscy, zrozumiałeś? Jawol, hajot fichler. Rozprawimy się z tamtymi nareszcie? Dowiesz się w odpowiednim czasie. Jawol, wyprężył się kurt. Zrobił w tył zwrot i pobiegł wypełnić rozkaz. Robiło się szaro, gdy rycerze czarnej flagi otoczyli Hansa szczelnym kręgiem, w napięciu oczekując szczegółowych wskazówek. Hans przybrał poważny wyraz twarzy, zmarszczył brwi, a czubem trzewika niespokojnie rozgarniał piasek. Odezwał się dopiero po dłuższym namyśle: Dzisiejszy wypadek, bezczelność tego polskiego szczeniaka, który, jak dobrze wiecie, już wcześniej wchodził nam w drogę. Nakazuje podjęcie zdecydowanej akcji. Wprawdzie Herrungehauer Hauer jest innego zdania, ale ja uważam, że nadeszła pora porachowania się z bandą z Zielonej Ulicy. Kto podziela mój pogląd? Ukarać ich, zawołali wszyscy naraz. Czy któryś z was jest innego zdania? Odpowiedziało mu zgodne milczenie. A ty, Modrak, co o tym sądzisz? Ukarać ich, hajot Fichler, odparł Romek stanowczo. Właśnie to chciałem usłyszeć, uśmiechnął się Hans i zadowolony poklepał modraka po ramieniu. Na ciebie bowiem spadnie główny ciężar tego, co zamierzam uczynić. Podejmiesz się zadania? Jawol, z radością porachuję im kości. Na to także przyjdzie czas, a tym razem chodzi o co innego, zawiesił głos. Aby uczynić większe wrażenie, rzeczywiście udało się wzbudzić żywe zainteresowanie całej gromady, bo poczęli przekrzykiwać się nawzajem. Zaraz zrobić z nimi porządek. Hans powiedz ojcu, on ich uspokoi na zawsze. Na co czekamy? Mamy z nimi stare porachunki z parku. Hans uciszył ich podniesieniem ręki. Każdy z Was ma trochę racji, lecz ja uważam, że nie czas jeszcze na generalną rozprawę. Proponuję zwalczać ich powoli i systematycznie. Zaczniemy więc od psa. Dlaczego? Jak to od psa niecierpliwili się? Zaraz wszystko wyjaśnię, uciszał. Ten parszywy kundel stanowi ich największą siłę, dlatego trzeba go unieszkodliwić w pierwszej kolejności. Najprościej otruć, proponował Kurt, prawa ręka Fichrera. Raz trupić i będzie spokój, sekundowali mu gorliwie inni. Hans skrzywił się niechętnie. Tego rodzaju możliwości także wziąłem pod uwagę, ale dopiero w wypadku, gdyby nie udał się mój plan. Psa trzeba im po prostu odebrać. A uczyni to Roman. On najlepiej zna teren i zwyczaje polskiej bandy. Roman Modrak stropił się pod spojrzeniami całej gromady. Był dumny, że powierzono mu samodzielne zadanie, ale i zażenowany, że zadaniem tym jest kradzież. Cumienie mówiło mu, że to zwyczajna podłość odebrać komuś psa, co innego bijatyka, o której myślał, deklarując swój udział w planach Hansa, ale zostać złodziejem, który porywa psa dawnemu koledze, dzitkowi. Wzdrygnął się na samą myśl o tym. Lecz Hajot nie pozostawił chwili do namysłu. Decydował za niego. Roman, wykonasz rozkaz w najbliższych dniach. Jeśli zażądasz pomocy, każdy z nas służy ci nią chętnie. Przemyśle wszystko dokładnie i przedyskutuj ze mną. Po co ci pies próbował się jeszcze bronić Roman, choć wiedział? że na jakikolwiek sprzeciw już za późno. Przyda się, to rasowy wyżeł, a mój ojciec, Sturmfichrer Ernst Toifel, podkreślił z naciskiem, jest zapalonym myśliwym. O swoim psa przyuczymy i ojciec będzie miał z niego pożytek. Przysłowie powiada, głupi wyżeł za każdą Flintą pójdzie. Zrobimy piękny prezent panu Sturmfichrerowi. Krzyknął radośnie kurt, a inni zawtórowali mu śmiechem. Słyszał kto kiedykolwiek. Aby kukułka odezwała się w dobrą godzinę po zachodzie słońca, zdumiała się Milka. A tu już trzy razy kukało w maliniaku, a ona dałaby głowę, że kukułka ma głos podobny do głosu jej brata, jędrka. Kukanie rozległo się po raz czwarty i dziewczynka gotowa już była przesiąc, że kukułka rozpaczliwie woła pomocy odłożyła książkę i wybiegła do sadu. Jędrek, gdzie jesteś? zawołała w ciemność. W malinach, choć prędko, kukułka przemówiła ludzkim głosem. Przebrnęła gęste zarośla i odnalazła braciszka z psem, skulonych pod płotem. Co tu robicie? Wracaj na kolację. Dzidek niepokoi się o psa, odprowadź natychmiast. Milka, nie mogę tak bez koszuli. Przynieś z domu nową. I wody utlenionej nam trzeba, i jakiejś maści. Może też jodynę znajdziesz, i bandaż. Jędruś, co się stało? Masz zakrwawioną szyję. Ojej, i a z bok sobie liże Jędrek, mów. Cicho bądź, jeszcze kto usłyszy. Nic na mnie jest, niech skoczę. To po co zaraz cała apteka? Przełaziliśmy sasem przez dziurę w płocie. On się skaleczył i ja też. Najgorzej, że podarłem koszulę. Podarłem na strzępy. Wyrzuciłem. Nie nadawała się do niczego. Niech skocze. Jędrek, znowu coś kręcisz. Jak boga noga, ani słowa kłamstwa. Sama prawda. Ganiaj, milka. Tylko w domu ani słówka. Pamiętaj, bo pożałujesz. Dobrze, zaraz wracam.